65. Nie ma na razie jakichś wielkich osiągnięć. No, ale rekord życiowy całkiem dobry. 4,65. A to Alicia Newman. Alicia Newman teraz. Ona... Siódma zawodniczka mistrzostw świata z Londynu. 4,65. No, szósta była halowych... Birmingham, tak. Tak, na halowych mistrzostwach świata. Wygrała też Igrzyska Wspólnoty Narodów. A na tym meetingu w Renault w Stanach Zjednoczonych, na którym wygrała Stefanidi przed Amerykanką Katie Nigioti, skoczyła 4,56, więc to jest jej najlepszy wynik w sezonie, 4,56. A ile w tej chwili skacze? No właśnie, czasami dość swobodnie podchodzą do prezentacji wysokości. My siedzimy oczywiście w Warszawie, no i nie wiemy, na jakiej wysokości... No 4,26 było. Kolejną wysokością powinno być 4,41 i to pewnie ten skok, żeśmy teraz oglądali. Co ciekawe, że pomimo tego, iż te zawodniczki mają imponujące, tak, 4,41 rekordy życiowe, to bardzo dużo zdarza się jeszcze błędów technicznych właśnie na tym poziomie. To też oczywiście sugeruje, że gdyby te błędy wykluczyć, zniwelować, to można skoczyć o wiele, wiele wyżej. Ale wspominaliśmy też właśnie o tym, że poziom skoku o tyczce pan się bardzo podniósł. Też oczywiście ma na to wpływ technika, ale też i siła. Zawodniczki są zupełnie inaczej zbudowane, szybsze, są też silne i to powoduje, że coraz wyżej poprzeczka musi być pokonywana, aby zdobywać medale w tej właśnie konkurencji. Liland w trzeciej próbie na 4,41 strąciła i z konkurencji odpada. A kto w tej konkurencji pozostaje? Alicia Newman, która w drugiej próbie zaliczyła 4,41. Annie Rose Jonigan, Amerykanka, skoczyła również w drugiej próbie 4,41. Nie skakały jeszcze dwie faworytki tego konkursu, czyli Katie Nagyoti i Katarina Stefanidi, mistrzyni olimpijska. Będziemy mieli też ciekawy meeting skoku o tyczce w Polsce, w Szczecinie. To będzie 12 lutego. Mężczyźni i kobiety będą skakały w mieście, w którym mieszka teraz Monika Pyrek, trzykrotna medalistka mistrzostw. Fajnie się to ogląda, są spore emocje, jest duża dynamika, więc takie krótkie, miłe, lekkoatletyczne show. No i cóż, będziemy mogli wszystkie te imprezy zobaczyć na antenach telewizji TVP Sport. TVP Sport, tak jest. Na najbliższa z nich 4 lutego Orlen Cup w Łodzi. No a najpierw będą halowe mistrzostwa Polski, wrócimy zatem do Torunia, a później będą halowe mistrzostwa Europy w Glasgow. Od go upamiętnić to właśnie halę nazwano jego imieniem, Jekaterinie Stefanidi. Mamy tutaj wysokość w stopach podane i calach, ale my wiemy, że to jest 4,61, bo od tej wysokości mistrzyni olimpijska zaczynała i od razu obejmuje prowadzenie w konkursie. Obejmuje, ale to był zły skok. Stefanidi przyzwyczaiła nas do zupełnie innej techniki. Tutaj nie było w ogóle nic w drugiej. Od krawężnika. A tymczasem Stefanidi pewnie już kolejną wysokość. No zaraz. To będzie 4,71. No tak, 4,71. No lepszy skok niż poprzedni, ale też błąd na założeniu. Tutaj z tego ujęcia kamery było widać, jak ta tyczka troszeczkę szarpnęła. 18,86, a teraz ta Nagyoti atakuje. Nie wiem, czy to już jest 4,81 czy wyżej. Została. No, została, ale na jakiej wysokości? Ciekaw jestem. Już państwu mówimy. 4,86 to było, proszę państwa, a więc bardzo, bardzo wysoko. Najlepszy wynik w tym roku na świecie. Sidorowa ma 4,86. Rekord na 5 km. W hali ma tutaj podany wynik na 3 km. 8,36,01. Stefanidi tymczasem strąciła 4,81, przełożyła dwie kolejne próby na 4,86 i bezskutecznie, więc
odpada już z konkursu reprezentantka Grecji, 4,71 tutaj. Teraz chyba swój plan właśnie realizuje Niemka. Ona przyspiesza, ona męczy reprezentantkę Stanów Zjednoczonych i zyskuje coraz to większą przewagę. Zrobiło się już chyba 8, kto wie, czy nie 10 metrów. 4,92 atakuje w tej chwili Katie Nigelty. Proszę zobaczyć, pierwsza próba nieudana, druga jak widać jeszcze też nie. 4,86 zaliczone, zwyciężczyni już ta, która jest pewna zwycięstwa. I Klosterhalfen zostawia tą Jenny Simpson, ale tak, ona jest też o 9 lat.